szum morza. Spokojna dusza, nic mi nie trzeba. Ziemię można porównywać do nieba i nawet tam. My mamy kilku naszych ludzi, oni postawili. Znajdujemy się na plaży w Bożygniewie, gdzie kręcicie swój pierwszy klip do kawałka Moje Miami. O czym jest ta nawika? Nawika jest bardzo prosta, konkretna i na temat, mianowicie postanowiliśmy zrobić coś skrajnie innego niż do tej pory, bo zazwyczaj zarówno Zielony w swoim składzie NZU, a ja w Demia Dobermanie i w Demia Doberman Live Bandzie przewijaliśmy jakichś takich mocniejszych rzeczach. Postanowiliśmy sobie zrobić coś troszeczkę innego, lightowego. Stwierdziliśmy, że wiesz, często wypadamy do tego typu miejsc swoimi ekipami. I chcieliśmy temu, powiedzmy, złożyć taki pewnego rodzaju hołd, tak? Że można się bawić w Polsce, nie wyjeżdżając gdzieś za granicę i robić drugie klipy, bo wszyscy tak zazwyczaj teraz robią, że wiesz, uciekają do Hiszpanii, uciekają gdzieś do jakiejś Francji i tak dalej. Stwierdziliśmy, że tutaj jest piękne, że zresztą można się rozejrzeć, tylko zobaczyć i mamy to wszystko pod nosem, więc dlaczego z tego nie skorzystać i uważamy, że Moje Miami jest tam, gdzie jesteśmy my. Także o tym właśnie opowiada numer. Zielone, jak to jest, że wasze ścieżki z Demią Dobermanem się połączyły i stworzyliście własny skład Mantra? Było to tak, że poznaliśmy się już wiele lat temu. Chodziliśmy wspólnie do gimnazjum, już później do technikum, do jednej klasy i tam muzycznie zawsze się jakoś przecieraliśmy. Nagraliśmy nieraz przecież piosenki, które znają ludzie na NZU, płycie i tak dalej. No i dwa lata sobie odpuściłem. Nie było mnie, przez dwa lata nic nie nagrywałem. I w końcu dostałem SMS-a od Daniela, czy moglibyśmy się spotkać. Aktualnie byłem wtedy na wakacjach, także przełożyłem spotkanie. Wróciłem sobie z Grecji, spotkaliśmy się, propozycja, pyk, pyk, cyk, cyk. Jest, Mantra skład. Zielony, ile planujecie nagrać ogólnie klipów do waszej płyty? Na razie kręcimy teraz Moje Miami, planujemy jeszcze na pewno do dwóch. A co będzie dalej, to czas pokaże. Jeszcze zobaczymy. Na pewno będą trzy teledyski do 10 utworów, które będziemy mieli na płycie Kolabo, która się na pewno ukaże za parę miesięcy. Na pewno, no, sierpień, październik, jakoś tak. Za parę miesięcy na pewno, bo już kończymy nagrania i będzie dzidzia. Będą jacyś goście na płycie? Tylko dwóch. Postanowiliśmy zrobić kolejną nietypową rzecz dla nas. Pierwszym gościem będzie Kwiatus, z którym miałem okazję współpracować w Londynie. Jakiś czas temu podczas pracy nad jego płytą. Postanowiłem się zrewanżować, zaprosiliśmy go do nas na album. A drugim gościem jest człowiek, który już niestety opuścił nas parę lat temu. Jest nim Sajan. Człowiek, który, tak dokładnie, raper z Jasła, który no niestety zmarł na raka. Ścieżki, które zostawił po sobie, były przeznaczone na jeden z utworów NZU parę lat temu. Jednak okazało się, że no, numer sobie leżał w czeluściach dysku Zielonego. No i doszliśmy do wniosku, że przyszedł na niego czas, żeby go odgrzebać i to też taki drugi hołd z naszej strony, tym razem właśnie w kierunku Sajana. Jestem drugim gościem i to jedyni goście na płycie, nie licząc oczywiście DJ-ów, którzy również się pojawiają. Panowie, w piątek zaczyna się Euro 2016 we Francji. Wiem, że obaj jesteście kibicami piłki nożnej. Co sądzicie o szansach polskiej reprezentacji podczas francuskiego turnieju? No jak widać po naszych nowych koszulkach, barwy biało-czerwone, także może wyjdziemy z grupy w końcu. Miejmy taką nadzieję. Reprezentację mamy naprawdę. Mamy światowych piłkarzy po prostu. Grają w światowych klubach. Jest naprawdę mega poziom. No, żeby się zgrali do przodu po prostu. Ja uważam, że pomimo tego, że mamy Niemców w grupie, Ukrainę, to powinniśmy jednak się jakoś nie ustrzec tego specjalnie. Pokazywaliśmy im niejednokrotnie, że na własnym stadionie też potrafimy im wbić 3 bramki. Że mamy co pokazać. I oprócz Lewandowskiego mamy kilka znaczących nazwisk. Sądzę, że jest duża szansa na wyjście, na historyczne wręcz wyjście z grupy i może cieszyłbym się niezmiernie, jeżeli chłopaki dotarliby do ćwierćfinału, czego im życzę nawet dalej. Także sądzę, no nie wiem, nie jesteśmy, jak widać, patriotycznie nastawieni do całego turnieju i czas pokaże. Podejrzewamy, że niejednokrotnie będzie można z nas spotkać gdzieś w knajpie i prezujących i bawiących się z pola, fajnie, z polską reprezentacją. Fajnie by było, jakby nas w końcu zaskoczyli, nie? Jesteśmy przyzwyczajeni do śpiewania, nic się nie stało. A miejmy nadzieję, że to Niemcy będą śpiewać. Właśnie tu jest moje prywatne Miami. Nieważne, czy to Boskowo Mielno, czy unieście, wznieście ręce w powietrze.